Cześć, z tej strony Carmena i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na moje plany czytelnicze na październik i powiem Wam, że dość długo zwlekałam z nagraniem tego TBR-u, bo w sumie sama nie wiedziałam, co mam czytać, bo wrzesień był beznadziejny. Beznadziejny pod kątem mojej chęci do czytania, niekoniecznie pod kątem jakości książek, ale pod kątem liczby przeczytanych książek, przez to właśnie, że nie chciało mi się nawet sięgać za nic. Ja siedziałam tak i czytałam po jednej stronie i odkładałam i uznawałam, że no nie ma sensu się zmuszać, więc ten wrap-up wrześniowy będzie lichy. Jest tam kilka pozycji, ale no nie jestem zadowolona z tego miesiąca. No czasem tak bywa. Ja miałam jakiś taki zastój czytelniczy i w pewnym momencie czekałam już do 1 października na rozpoczęcie nowego miesiąca, bo mój mózg tak dziwnie działa, że pierwszy danego miesiąca, albo jak Zuza mi na przykład napisała, że poniedziałki, też tak resetują trochę. Taki licznik w głowie i właśnie tak na świeżo można zrobić sobie taki czysty start. No i ja powiem Wam, że od niedzieli, od pierwszego już zaczęłam znowu dużo czytać, więc faktycznie coś mi się w tym mózgu odblokowało, ale jeszcze przed rozpoczęciem października wrzuciłam Wam okienko na Instagramie, żebyście wpisywali swoje polecajki jakichś książek dla Was najlepszych właśnie na takie momenty, na takie zastoje czytelnicze, co jest fajnego do przeczytania, właśnie żeby wyjść z takiego dołka. I zainspirowaliście mnie do zrobienia tego TBR-u. Co prawda ta akcja działa się tak spontanicznie na Instagramie, więc nie wrzucałam tutaj nic na YouTube'a, więc przejdziemy sobie przez wszystkie odpowiedzi Wasze z tego Instagrama i powiem Wam, które z tych książek zamierzam przeczytać faktycznie w październiku, a które nie. I powiem Wam, że 90% tego TBR-u to będzie TBR składający się właśnie z Waszych polecajek. Pierwszy raz robię coś takiego, że będę czytała tylko i wyłącznie właściwie Wasze polecenia. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie oczywiście, bo TBR TBR-em, a życie życiem. Ale uważam, że niektóre z tych poleceń są naprawdę świetne, niektóre z tych książek już i tak dawno miałam na liście, więc lecimy przez tą listę. Oczywiście nie wybiorę wszystkich książek, ale przejdziemy sobie przez wszystkie Wasze odpowiedzi. No i może tutaj z komórki będę czytała, ja tutaj sobie zrobiłam jeszcze listę pomocniczą na kartce, będę się nią też posługiwała, jak czegoś nie będę wiedziała. No i lecimy od góry. Igrzyska śmierci. Igrzyska śmierci ja czytałam, będąc chyba w liceum i na ten moment nie mam ochoty na reread, bo ostatnio też oglądałam te wszystkie filmy jakoś rok temu, więc w sumie ta historia dla mnie już jest na tyle, wiecie, oklepana i obeznana, że nie mam ochoty na Igrzyska śmierci, mam ochotę na Battle Royale, ale Battle Royale nie będę czytała w październiku, może w listopadzie, zobaczymy. Nowy Mordka. Ale to najlepiej w audio, Filip Kosior. No i faktycznie w audio ja czekam, bo jest już czwarty tom Przygód Kociołka i ja bardzo mocno się waham, czy zaczynać już w e-booku, bo ja kocham tę serię, czy jednak poczekać na tego audiobooka, bo audiobooka jeszcze na Legimi nie ma. Prawdopodobnie będzie przy premierze, bo przedpremierowo po prostu wrzucony został e-book i można by już tę historię zacząć poznawać, ale ja chyba czekam, bo ja kocham Filipa Kosiora w tym wydaniu takim kociołkowym i on fantastycznie tę historię przedstawia, więc chyba poczekam, ale prawdopodobnie audiobook, przynajmniej tak mi się wydaje, będzie w październiku, więc jeżeli tylko wejdzie audiobook, to na pewno tego audiobooka zacznę słuchać w październiku. To jest jedna z niewielu serii, z niewielu książek w ogóle, które mi się podobają w tej wersji, bo ja audiobookowa, jak zawsze powtarzam, nie jestem. Więc tak, to dorzucamy do TBR-u, więc to jest pierwsza książka, która będzie na tym TBR-ze październikowym. Ogólnie książki Roshani Chokshi i Kryminały Christie. I tutaj obie te autorki zamierzam dodać do tego TBR-u. Roshani Chokshi to jest autorka tej serii chyba dla dzieci, Arusha, tak mi się kojarzy. I ja tutaj nie wchodzę też w szczegóły, ja wiem, że ja długo, długo miałam tę książkę na moim TBR-ze i jakoś tak w którymś momencie ją wyrzuciłam, bo uznałam, że jednak nie chcę tego czytać, ale jak już Wy polecacie, to uznałam, że czemu nie. Właśnie takie książki dla młodszego czytelnika są świetnym moim zdaniem wyborem na zastój, jeżeli lubimy też jako dorośli czytelnicy takie historie, bo niektórzy no, też się męczą. Ja się nie męczę, ja zazwyczaj się bardzo relaksuję przy takich książkach, więc może to faktycznie będzie dobre na te takie dołki czytelnicze moje, które ostatnio miewam, więc to jednak wrzucam z powrotem na TBR no i sobie tę serię rozpocznę. I Kryminały Christie. Ja Christie
przeczytałam jedną czy dwie książki, na pewno przeczytam i nie było już nikogo. I wydaje mi się, że kiedyś jeszcze przeczytałam jeden jakiś kryminał, bo jeden mój współlokator kiedyś kolekcjonował dosłownie wszystkie te książki Christie. Ja wtedy sobie od niego coś pożyczyłam, tylko nie mam zielonego pojęcia, co ja wtedy czytałam. No nieważne, Christie tych książek napisała dużo, więc na pewno sobie coś wybiorę, bo faktycznie to jest taka autorka specyficzna, ma specyficzny styl tych kryminałów, ale ja je bardzo lubię. Przynajmniej po tych dwóch, które czytałam, bo i nie było już nikogo, to chyba czytałam za 3 razy w swoim życiu. To chyba jest książka, którą ja najwięcej razy czytałam. No Pottera też pewnie tak ze 2 czy 3 razy czytałam, ale to i nie było już nikogo. Faktycznie kiedyś zdarzyło mi się przeczytać pod rząd właściwie ze 2 razy, żeby właśnie poznać tę historię tak jeszcze raz, na przykład znając zakończenie. Nie wiem, jakoś tak kiedyś miałam więcej tej ochoty na reready, teraz mniej, więc rereadu robić nie będę, ale jakiś nowy kryminał Christie bardzo chętnie w październiku przeczytam. Więc już mamy 3 książki na tym TBR-ze. Naprawdę świetne mieliście te polecenia i bardzo Wam dziękuję, bo naprawdę wzbogaciliście ten mój TBR, tak naprawdę go ułożyliście, bo ja kompletnie nie miałam pomysłu, co ja mam czytać. I teraz coś, o czym ja wcześniej nie słyszałam, więc to też fajnie. Postscriptum Mileny Wójtowicz. I ja sobie tutaj dopisałam, że to jest kategoria fantasy science fiction na Lubimy Czytać. Oczywiście te kategorie są ustalane przez użytkowników, ale z tego co widziałam, to będzie coś w stylu Dory Wilk, chociaż nie chcę tutaj tak przyrównywać. Mamy tutaj jakichś takich coachów, psychologów, którzy zajmują się wilkołakami, jakimiś takimi wampirami. I tam jeszcze jakieś inne nazwy były podane, których ja nie kojarzyłam jako takich istot fantastycznych, więc to bardzo ciekawe. Więc coaching takich wilkołaków może być mega interesujący. I tam jeszcze dalej wydawało mi się, że w opisie jest coś o jakiejś zagadce kryminalnej. No i ta dwójka osób prowadzących tę firmę konsultingową, oni tak naprawdę też nie są ludźmi, więc to może być coś ciekawego. To nie ma jakiejś takiej mega wysokiej oceny na Lubimy Czytać, bo chyba 6-9 na moment, jak ja sprawdzałam, ale bardzo mnie to zaintrygowało. Jestem bardzo ciekawa po prostu, jak autorka do tego tematu podeszła, więc to też dorzucam na TBR, więc kto to liczy? Czwarta pozycja tego TBR-u. Następnie wszystko Taylor Jenkins Reid i Ruth Ware. I ja tutaj chyba ani jednej, ani drugiej pani nie zamierzam czytać w październiku, bo przeczytałam ostatnio Kerry Soto powraca właśnie we wrześniu, będzie o niej we wrapapie. No i jakoś tak mech ostatecznie, nie wiążę z nią żadnych szczególnych uczuć na ten moment, jak sobie o niej myślę. 7 mężów było okej. Ale myślę, że na ten moment nie mam ochoty czytać więcej pozycji tej autorki. Może kiedyś jeszcze coś przeczytam, bo jeszcze ciekawi mnie Daisy Jones. Ale na ten moment chyba nie. Ruth Ware to jest autorka, z którą ja mam bardzo dziwną taką relację, bo niby mi się te kryminały podobają, ale w każdym mi coś nie gra. Pod kluczem było całe fajne, ale zakończenie było fatalne. Za to śmierć pani Westaway w ogóle właściwie na całości moim zdaniem poległa. Zakończenie było okej, ale w ogóle mi się nie podobała tam ta książka. No i trochę tutaj porzuciłam tę autorkę. Kiedyś miałam ochotę dać jej jeszcze ostatnią szansę i też myślę nad takim cyklem dawania ostatnich szans autorom, że jeszcze raz sięgam po jakieś książki autorów, którzy mnie zawiedli w jakiś sposób i może właśnie Ruth Ware by tam trafiła. Ale na ten moment chyba w październiku nie, bo ona nie jest dobra dla mnie na zastój, bo ja czasami się frustruję na tych książkach, więc chyba jednak na zastój nie, a mój październikowy TBR ma być typowo taki, wiecie, może nie cozy, ale taki idealny dla mnie, żebym ja czytała same dobre rzeczy, takie, które mają szansę na piąteczki na Goodreadsie. A obie te panie raczej takich szans na ten moment u mnie nie mają. Tutaj mamy coś ciekawego, bo mamy klasykę i mamy Błękitny Zamek Lucy Maud Montgomery, czyli autorki Ani z Zielonego Wzgórza. Chyba tak. I ja Anię czytałam dawno, dawno, dawno temu, a Błękitny Zamek tak jakby przeszedł u mnie bokiem. Ja wcześniej kojarzyłam taki tytuł, ale kompletnie nie kojarzyłam z autorką, czy to jest klasyka, czy to jest fantastyka. I zaczęłam się wczytywać w opis i brzmi to całkiem ciekawie. Mamy tutaj 29-letnią kobietę, czyli troszkę młodszą niż ja, ale jednak no powiedzmy ten sam przedział wiekowy mniej więcej. No i ona żyje z jakąś taką
zaborczą matką i chyba zaborczą ciotką. Generalnie nie jest za bardzo szczęśliwa w swoim życiu, ale ucieka do świata wyobraźni, do świata właśnie tego błękitnego zamku, w którym wszystko może się zdarzyć i każdy może być tym, kim chce, więc to będzie też no, taki bardzo oniryczny klimat, a ja takie klimaty lubię. Przynajmniej no, ja tak wypowiadam się z tego, co ja sobie wyobrażam o tej książce. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. To nie jest długa książka, a zarazem to jest klasyka, a ja klasyki też chciałabym poznawać coraz bardziej, chociaż ostatnio nie po drodze mi w ogóle z klasykami, jakoś tak przestałam po nie sięgać, więc może to być dobry comeback, więc to też sobie dorzucam na ten mój TBR. Bardzo fajna propozycja i dziękuję bardzo za tę polecajkę. Reread którejś z mocno sentymentalnych dla Ciebie książek, u mnie to na przykład Harry Potter. No i ja z tymi rereadami mam właśnie tak ciężko. W sensie ja nie lubię marnować czasu. Ja mam w głowie, że jest tyle dobrych książek, które można poznać i po co, wiecie, czytać dwa razy to samo, a jednocześnie ja no, chciałabym się też napawać tymi dobrymi książkami, jak na przykład faktycznie ten Harry Potter daje taki spokój ducha, no to fajnie jest go przeczytać ponownie. No i ja tutaj zawsze się biję z myślami, bo ja zawsze jednak wybieram tę nową książkę. Zawsze jednak wolę poznać nową historię niż przeczytać jeszcze raz to samo. O dziwo, z filmami mam zupełnie odwrotnie i serialami, jak na przykład wiem, że jest jakiś dobry film lub serial, to też jest trochę inna sprawa, bo filmy lub seriale na przykład ogląda się z kimś i ja chcę to przeżywać z kimś jeszcze raz, że na przykład jak ktoś czegoś jeszcze nie obejrzał, a ja obejrzałam i wiem, że to jest dobre, to ja chcę jeszcze raz to obejrzeć z tym kimś. No z książką jest trochę inaczej faktycznie, bo to właściwie doświadczamy sami tego samego, więc jakbym sama miała sobie włączyć ten sam film, to chyba bym tego nie robiła, ale faktycznie jak oglądam z drugą osobą, no to mogę oglądać i po 5 razy. I czasami mi się tak zdarzało, że oglądałam film sama, nie wiem, z chłopakiem, potem z mamą, potem jeszcze raz na Wigilię, jeszcze raz z mamą i z moim bratem, więc naprawdę czasami zdarza mi się po kilka dobre razy oglądać ten sam film, a z książkami już tak nie jest, więc reread w październiku raczej u mnie żaden nie wyjdzie. Tak wracając do głównego tematu tego filmu. No dobra, lecimy z drugą stroną. Mnie ostatnio urzekła klimatem Aveline Jones. Polecam. I ja przez chwilę tutaj się zastanawiałam, Aveline Jones, coś mi to mówiło i to faktycznie mignęło mi gdzieś na Legimi. To też jest chyba powieść dla młodszego czytelnika. Tak przynajmniej okładkowo to wygląda. I bardzo, ale to bardzo po opisie mi się skojarzyło. Ja sobie nawet tutaj zanotowałam z tajemnicą Lost Lake, bo jak czytałam opis, to ja mówię, kurde, ja to już czytałam, ale to jest jakaś nowość, więc to jest niemożliwe, że ja to już czytałam. I miałam taką chwilową zagwozdkę, czy przypadkiem mi się nie przyśniło, że ja coś takiego czytałam, ale nie. Tajemnica Lost Lake brzmi bardzo podobnie, bo jest to o dziewczynce, która, nie wiem, trafia na jakąś książkę, bo też jest czytelniczką i ona w tej książce, znaczy to jakieś takie troszkę straszne rzeczy, takie mini, wiecie, taki thriller dla dzieci. Przynajmniej takie mam wrażenie, że to jest dla młodszego czytelnika, a to nie jest jakiś przypadkiem horror dla dorosłych. Chyba nie. Więc to jest ciekawa historia. Ja bym chciała ją przeczytać i właśnie porównać do tej tajemnicy Lost Lake. Ja tam teraz tą fabułę to tak przybliżyłam, wiecie, w jednym zdaniu i to pewnie jest totalnie nie tak i wszystko przekręciłam, więc chciałabym przeczytać i się przekonać, bo mówię, opis na lubimy czytać, przynajmniej tak pobieżnie, wygląda bardzo, ale to bardzo podobnie. Ale mimo wszystko bardzo mnie intryguje, bo tak jak mówiłam wcześniej, takie historie dla tych młodszych czytelników czasami są fajne na wyjście z takiego zastoju, więc dla mnie one naprawdę robią czasami robotę. Baśniobór. Baśniobór długo, długo, długo był u mnie na TBR-ze. Jego chyba nie ma na Legimi i jego chyba w ogóle ciężko dostać. O ile teraz czegoś nie przekręcam, może był do druku ostatnio. Kiedyś ja wiem, że ja szukałam tego baśnioboru i ciężko mi było go znaleźć gdziekolwiek w normalnej cenie i jakoś tak porzuciłam. I na ten moment akurat za baśniobór nie chcę się zabierać. Nie wiem czemu. Z niektórymi książkami tak jest, że one długo leżą i długo leżą, aż w końcu nasza ochota na nie tak przemija, że ciężko jest potem się za nie zabrać. I ja z baśnioborem chyba właśnie tak mam. Tutaj pytanie, czy czytałam coś może od Kasi Wycisk? I odpowiedź brzmi nie, nie czytałam i sprawdziłam sobie autorkę i ona pisze zarówno romanse,
jak i fantazy. Takie fantazy, stricte fantazy albo takie romanse. No i właściwie ta seria romansowa jest najlepiej oceniona, z tego co teraz kojarzę. No ja nie chciałabym chyba romansu czytać na razie w październiku, chociaż zaraz jeszcze do tego wrócimy tematu. A z tych fantastycznych jej książek, to jakoś tak czytałam te opisy i nic mnie jakoś nie porwało. Brzmiało to dla mnie tak, powiedziałabym, sztampowo, chociaż no nie chcę teraz krytycznie podchodzić do takich książek, w ogóle nawet nie czytając nic więcej o nich, ale nie poczułam tej ochoty na przeczytanie żadnej z nich na razie. Ale Kasię Wycisk dodaję do autorek, które będę miała na radarze, bo w sumie te oceny tego romansu są bardzo wysokie, więc coś w nim może być. Ale ja chyba z romansami aż tak się nie lubię. Zbiory opowiadań albo książki dla młodszych. No i to tutaj już powiedzieliśmy sobie, książki dla młodszych dodałam do tego TBR-u, czyli Aveline Jones i co tam wcześniej było, ta Roshani Chokshi, Arusha. Tak mi się wydaje, że te dwie były właśnie z tych książek dla młodszych. Zbiory opowiadań. Myślałam o tym, żeby przeczytać opowiadania nominowane do Nagrody Zajdla za rok 2022. I mam je na Kindlu i może znowu zrobię taki filmik, jak się wyrobię z nagrywaniem filmów, bo ostatnio mam bardzo ciężki czas w nagrywaniu, więc myślałam o tym, żeby nagrać. Już dawno chyba te nagrody zostały przyznane. Ja w zeszłym roku robiłam trochę inaczej, bo czytałam to przed przyznaniem nagród i sama typowałam przed oficjalnymi wynikami, no bo po wynikach no to już żadna frajda, ale w tym roku nie sprawdzałam wyników, więc może zrobimy tak w ciemno, czy ja dobrze bym oceniła i byście mi uwierzyli na słowo, że ja faktycznie nie sprawdzałam tego wcześniej. No ale zobaczymy. Zbiory opowiadań na ten moment do październikowego TBR-u nie wchodzą. Hyperion, czyli jedyna książka, którą mam faktycznie na mojej półce, całą serię mam właściwie, wszystkie cztery tomy, oba Hyperiony i oba Endymiony. No i to jest coś, co długo, długo leży. To jest mój najdłuższy artefakt chyba na mojej półce. No i ja też te artefakty pozbierałam, jak widzieliście w ostatnim book haulu, no i chciałabym też zacząć je wyczytywać, więc Hyperion jak najbardziej trafia na tą listę. On będzie taką cięższą lekturą, ale to jest coś, co jest, może być, nie mówię jest, bo może być. W moim klimacie mamy tutaj ósemkę pielgrzymów, chyba ósemkę, którzy zmierzają do jakiegoś takiego bóstwa chyba, które chce ich wysłuchać wszystkich, a następnie spełnić życzenie jednego z nich. Jakoś tak. W każdym razie mamy osiem chyba oddzielnych takich wątków historii, więc ja też lubię takie poszatkowane właśnie historie. Zobaczymy, czy mi się spodoba. Gruba aż tak nie jest, więc powinno mi się udać. Zaraz zobaczę. Nie, 500 stron, więc nie jest aż tak źle. No i dochodzimy do tej najciekawszej propozycji na tym TBR-ze, czyli Barbarzyńcy. Olu, pozdrawiam cię również. No i powiem wam, że tak, dodaję tych Barbarzyńców. Barbarzyńcy z Lodowej Planety, oczywiście, czyli ostatni hype w ogóle dziewczyn tutaj na YouTubie. No i hype, znaczy wiecie, to jest taka bardzo polaryzująca książka. Można ją kochać, można jej nienawidzić, ale coś w niej jest takiego, że no, ja myślę, że też chciałabym ją poznać i po prostu wyrazić swoją opinię o niej. To jest erotyk i to taki gruby chyba erotyk o właśnie barbarzyńcach, takich niebieskich panach z Lodowej Planety, którzy się tam nie patyczkują z ziemiankami, chyba ziemiankami. Oni porywają te kobiety, no i wiecie, różne rzeczy z nimi robią. Ja tutaj nie wiem, ja generalnie bardzo ciężko będę miała pewnie opowiadać o tej książce, no bo ja erotyków nie czytam i ciężko mi potem też się o nich wypowiadać. Ja generalnie nie będę jej pewnie hejtowała, chyba że jakieś rozwiązanie fabularne mi tutaj nie podpasuje i będzie jakaś dziura fabularna, no to okej. Ale wiecie, pod kątem samej fabuły i pod kątem tego, czy to jest erotyk, czy to jest high fantasy, no to ja hejtować czegoś takiego nie będę. Każda literatura jest w takim samym stopniu dobra, każdy czytelnik ma prawo wyboru. No ja teraz ten wybór podejmuję, że ja sobie przeczytam tych Barbarzyńców w październiku. No i zobaczymy. I tak samo, bo tego nie było na liście, chciałabym również dodać Czwarte Skrzydło. Ja Czwarte Skrzydło już zaczęłam, więc to są dwie pokrewne książki. W sensie Czwarte Skrzydło jest mniejszym erotykiem, bo to jest bardziej fantasy, ale jednak tam też są takie podobno nieudane wątki. W sensie ja mówię też, a w sumie nie wiem, czy w Barbarzyńcach są udane, czy nie.
No zobaczymy. To są takie dwie książki, które nie wpasowują się w ten mój typowy wybór książek do czytania, ale myślę, że czasem czas coś zmienić i czasem wyjść ze swojej strefy komfortu i zobaczyć też, co tam jest poza tą strefą komfortu, więc ja, uwaga, wchodzę w jakieś takie erotyki i zobaczymy, jak bardzo będę się czerwieniła na robieniu wrap-upu październikowego. Więc tak, dodaję Barbarzyńców i dodaję od siebie też czwarte skrzydło, bo tego nie było na tej skrzyneczce. Teraz tak, w każdym razie coś prostego albo krótkiego, to taka ogólna polecajka, tylko że tutaj jest czymś dalsza, jakieś romansidło, na przykład Podróż nieślubna, coś Beth O'Leary albo Kryminał Ruffwehr. No, o Ruffwehr już powiedziałam w tym filmie. Ta Podróż nieślubna, ja wam powiem, że ja patrzyłam na to i właśnie ta autorka Christina Loren, chyba tak, ona mi się pomyliła właśnie z inną, z tą autorką od Beach Read, Emily Henry. O, z nią mi się pomyliła. I ja tak jakoś od razu odrzuciłam tę Podróż nieślubną, ale potem sprawdziłam i ona ma w miarę okej opinię. I w sumie nic od niej jeszcze nie przeczytałam. Ja chciałam jeszcze kiedyś przeczytać to autobiografii, ale na to mi też ostatecznie przeszła ochota, więc może ta Podróż nieślubna to tutaj daje znak zapytania. Ja sobie tutaj w ogóle na tej liście zrobiłam tak, albo nie, albo te znaki zapytania. No i właśnie to jest jeden z tych znaków zapytania. Podróż nieślubna. Zobaczymy. Może tak, może nie. Jak wkręcę się w erotyki barbarzyńców, no to wtedy może będę chciała w ogóle wszystkie różnego typu romanse czytać. Więc tutaj nie mówię nie, ale też nie mówię tak. I mamy ostatnią polecajkę, mangę lub komiks, nieważne jaką. Ja nie lubię ani mang, ani komiksów. Jakiś taki mam dziwną relację z tego typu książkami, ale ostatnio widziałam u Tomka z Książkowego Bajdurzenia świetną polecajkę Wagabond. No i nie wiem, czy to się odmienia, czy nie. I tak mnie zaintrygował ten tytuł, że ja aż sobie poszukałam w bibliotece i jest w Bibliotece Gdańskiej, więc prawdopodobnie będę kiedyś się wybierała do tej biblioteki wreszcie, bo ja cały czas mówię, że czegoś nie umiem znaleźć i coś kosztuje miliony monet, a przecież jest dostępne w bibliotece, tylko ja jestem leniwym tyłkiem i nie chce mi się ruszać na drugi koniec Gdańska, bo czasami jest w oddziale bibliotecznym naprawdę na drugim końcu Gdańska i to jest wyprawa niezła, więc no zobaczymy. Ja na październik nie planuję nic sobie wypożyczać jeszcze, ale może kiedyś się do tej biblioteki w końcu wybiorę i powypożyczam te białe kruki, na które zawsze polowałam i nigdy ich nie umiałam nigdzie zdobyć. No tak samo ta seria o smokach Naomi Nowik, Temarir czy coś takiego i tak samo Odkrycia Rairi. Też ich nie ma nigdzie, w sensie do kupienia, ani na Legimi, więc też musiałabym to w bibliotece znaleźć, bo Mac to chyba zapowiedział kiedyś, że będzie do druk, ale to jeszcze na to pewnie długo poczekamy, bo na razie nie zapowiadali żadnych konkretnych terminów, więc a chciałabym od tych odkryć Rairi zacząć w ogóle moją przygodę z Sullivanem, więc chyba będę musiała do tej biblioteki kiedyś jednak pojechać i wtedy od razu sobie tego Wagabonda Wagabond wypożyczę. No ale na październik na razie tego nie planuję, bo i tak tutaj dużo tych książek weszło, więc mam nadzieję, że ten październik będzie obfitował w czytanie, bo to będą same takie dobre książki, przynajmniej tak sobie to wymyśliłam. Wy mi bardzo pomogliście, więc dziękuję Wam bardzo za te wszystkie propozycje. Więc tak, dajcie znać, co Wy fajnego planujecie przeczytać w październiku, albo czy macie jeszcze jakieś inne polecajki książek, takich dobrych na zastój, to piszcie w komentarzach, dopisujcie do tej listy, może sobie przedłużymy tę akcję i będę jeszcze w listopadzie czytała Wasze polecajki, jak mi się tak bardzo spodobają w październiku, no to kto wie. Czasami te moje wybory nie są aż takie dobre, więc może Wasze będą lepsze. Zobaczymy. No i to tyle ode mnie na dzisiaj. Uciekam już i życzę Wam bardzo miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć!